Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, dosyć spontanicznie zagrałem sobie turniej Arena Kings, gdzie grało bardzo wielu świetnych arcymistrzów i miałem przyjemność po raz pierwszy w życiu spotkać się z Hikaru Nakamurą. Bardzo się z tego cieszę, aczkolwiek powiem krótko, partia była bez większej historii, ale to nie do końca było takie proste. Za chwilę wam pokażę co i jak. Bardzo się z tego cieszę. Myślę, że warto grać więcej takich turniejów, żeby mieć szansę właśnie spotkać się z silnymi zawodnikami. No i Hikaru sparaliżował mnie samą swoją obecnością, mimo że online to przy szachownicy. No i pokażę pokrótce jak ta partia wyglądała, ale to nie będzie koniec, dlatego że miałem też okazję zagrać z wieloma polskimi zawodnikami i drugą partię przedstawię ze Szparem. Otóż pierwsza partia z Hikaru, jedna z, no to wyglądała następująco. Hikaru zagrał e4, ja g6, skoczek c3, goniec g7, d4 ze strony świetnego arcymistrza, posunięcie d6, posunięcie f4, czyli na ostro, A6, na razie teoria, skoczek na F3. Przypomnę tylko, że te partie graliśmy tempem 3 minuty plus 0, więc niestety no Hikaru jest tutaj maszyną, jeśli chodzi o to tempo, więc trzeba grać bardzo szybko i dobrze, żeby mu, ciężko powiedzieć, dorównać, no to w ogóle przez gardło mi praktycznie nie przechodzi. No ale dobrze, goniec D3, teoria teorią, goniec B7 i posunięcie E5. No i właśnie to jest Hikaru, który w 2 sekundy wykonuje 7 posunięć. Jak widzimy tutaj zegar na górze wskazuje czas aktualny po ilu posunięciach, jak to wyglądało. No i w tym momencie już zagrywam troszeczkę źle. Skoczek D7, aczkolwiek nie jest to jakiś błąd wielki. Można byłoby w tym układzie od razu szarpnąć centrum. Bo zwykle jest tak, że jak przeciwnik nas atakuje w centrum, no to należy odpowiedzieć. To jest dobra ku temu okazja. Chodzi o to, żeby próbować rozbić te pionki. Ale mówię, ten paraliż, który mnie ogarnął, był na tyle wysoki, że kompletnie myślenie mi się tutaj wyłączyło, powiedzmy. No i na przykład po wybiciu tutaj można by wybić tu. I to jest fajne, że nie może skoczek, bo tam na G2 wisi i jak to w obronie nowoczesnej bywa, pozycje są bardzo ostre. No ale cóż, zagrałem skoczkiem na D7, przeciwnik zagrał H4, no i już na mnie to zrobiło ogromne wrażenie. Zobaczcie, 8 posunięć, a Hikaru zużył 3 sekundy. Automat, po prostu automat. Co ciekawe, teraz w tej sytuacji zagrałem najlepiej jak mogłem, czyli C5, komputer się z tym zgadza i goniec E4. I tutaj już coś mi się ubzdurało, słuchajcie. Czułem się już źle, ale to jest, uwaga, to jest dobra pozycja czarnych. Komputer bardzo lubi tę pozycję. Hikaru za szybko chce tutaj mnie załatwić, grając tym gońcem na E4. Ja niestety zagrałem hetman C7, jest to błąd, ale to nie jest ruch, który przegrywa partię już, czy coś w tym stylu. To wyrównuje troszeczkę szanse białymi, żeby było ciekawie. Błąd jest dlatego, że można zagrać o wiele lepiej. Otóż można byłoby zbić na E4 i po wybiciu skoczkiem po prostu konsekwentnie rozwalić centrum przeciwnika. Ja to mniej więcej widziałem, ale bałem się bicia na D6. Coś mi się tutaj w głowie zaczynało mieszać po prostu. Ale co ciekawe, no bicie na D6 nie jest najlepsze. Nie jest najlepsze, bo my w myśl zasady szybko rozwijamy figury w ostrej pozycji. No i jakbym zagrał tak, coś w tym stylu, na przykład hetman by zbił na D4, ja robię roszadę. Oczywiście w tej sytuacji nie można wybić na E7, bo hetman wybija i tutaj robią się problemy. I białe mogłyby przegrać bardzo szybko. Więc na przykład po wybiciu hetmanem roszada, powiedzmy roszada i skoczek G4. Pozycja czarnych w tym układzie jest bardzo, bardzo dobra. Dlatego, że hetman musi uciekać i zaraz wchodzimy hetmanem na B6. Pionki tutaj nie mają takiego ogromnego znaczenia. Zobaczcie, H4 zostało osłabione, brak konsekwencji, ale to jest przykładowy tylko wariant. Hetman zagrał na C7, przeciwnik teraz zbił mi tutaj na D6, ja odbiłem. Uwaga, cały czas pozycja czarnych jest lepsza, dlatego, że szybko skoczek na przykład na E7 wchodzi albo na F6, hetman na E2, no i robią się tutaj takie teoretycznie problemy. No i tutaj, co ciekawe, zagrałem najlepiej w pozycji, czyli cały czas według silnika, dobrze, skoczek E7. I przeciwnik teraz mi zagrał skoczkiem na D5, co wydaje się fantastycznym ruchem, no bo wykorzystujemy fakt związania, tylko że ja po prostu wybiłem, przeciwnik wybił. Moi drodzy, ta pozycja jest na minus 1, ponad.
To jest bardzo dobra pozycja czarnych. Tylko że ja popełniłem. Tu się śmieję, bo. No, podstawiłem, po prostu zagrałem skoczek na f6, przeciwnik mi bierze. Czysty paraliż oczywiście z mojej strony, przyznaję się bez bicia, tak czasem bywa, może niepotrzebnie, ale to też wynika z tego, że z Hikaru nie miałem przyjemności grać bardzo dużo i z takimi w ogóle silnymi zawodnikami, więc tutaj respekt totalny. Partię oczywiście poddałem po 14 ruchach, ale pragnę zauważyć, że w tej sytuacji po wykonaniu długiej roszady Hikaru mógłby się pomęczyć. Znaczy, nie wiem czy ze mną w tej sytuacji, ale ta pozycja czarnymi jest kapitalnie dobra, jest wyśmienita w ogóle. On grał, zobaczcie, niepoprawnie. Zbić tutaj skoczka nie można, bo wieża e8. Jedyne co przychodzi do głowy, no bo zobaczcie, jest atak na gońca, więc goniec raczej musiałby zbić pionka i skoczek f5. I tutaj nie mam pytań. Pozycja czarnych jest miodek, słuchajcie. Grozi skoczek g3, wieża f8, wieża e8. Te figury zaczynają same grać. Skoczek uderza na d4. No, miałem z Hikaru kapitalną pozycję. Przegrałem w 14, podstawiając po prostu wieżę. No, cóż, powtórzę się jeszcze raz. Raz paraliż, respekt do przeciwnika. To wszystko zadziałało na nie moją korzyść. Ale nie szkodzi, ja się z tego bardzo, bardzo cieszę, że miałem okazję się spotkać. Mam nadzieję, że się uda jeszcze nie raz, no, zagrać z najlepszym szachistą online, powiedzmy, no, streamerem, to jest wielki zaszczyt. No cóż, bywa, kapitalnie by było. Teraz przejdę do partii z tego samego turnieju. Grałem ze Szparem, no tutaj się już więcej działo. Cały czas tutaj zwracacie proszę uwagę na czas, jaki się zmieniał podczas gry. No i Szparu rozpoczął skoczkiem. Ja zagrałem sobie skoczkiem na f6, c4, g6. Debiut jak debiut, nic się tutaj wielkiego póki co nie dzieje. Ustawiam swoje schematy królewsko-indyjskie. Wieża b1 to jest bardzo ciekawe posunięcie, dlatego że już tam sobie pionek na b4 zasuwa. No ja gram swoje e5, posunięcie b4. No tutaj można byłoby na przykład zagrać a6, troszeczkę przeszkodzić w b5, żeby ewentualnie wybić i żeby ta wieża miała tutaj oddech na linii a. No ale ja zagrałem h6, nie chcąc wpuścić tutaj czy gońca, czy skoczka, żeby się przestawił. Zresztą gra na 3 minuty nie jest aż tak super dokładna. b4, b5 nastąpiło, skoczek e7 i d4 zagrał Szparu, czyli prawidłowo tutaj do centrum uderzył. Postanowiłem wybić i zagrać skoczkiem na d7. Zwróćcie uwagę, że pojawiło się pole na c5, więc postanowiłem tym skoczkiem się fajnie przetransportować. Najmocniej przepraszam. Posunięcie e3. Trochę mnie zdziwiło, że tak Szparu trochę miękko tutaj grał, ale wiadomo, grać dalej trzeba. Skoczek c5, goniec b2, skoczek f5. No i postanowiłem aktywnie pograć figurami. Tutaj skoczek na e2, wieża e8, wprowadzić wieżę trzeba od razu. No i co, hetman c7, tutaj a6. No właśnie, w końcu zagrałem taki ruch, który pokazuje, że wieża będzie chciała sobie działać. a4 nastąpiło, bicie i tutaj Szparu mnie zaskoczył, bo zbił pionkiem z c. Trzeba było chyba z a, bo po biciu z c, ja tak mówię, co jest? Biorę pionka. No i wydaje mi się, że jest w porządku. Co ciekawe, ten ruch nie jest najlepszy, ale tutaj ciężko teraz na pewno znaleźć takie posunięcie jak skoczek b3. Skoczek b3 fajnie uderza tego skoczka, który broni wieżę i tu się hetman odsłania i jeszcze jest opcja właśnie na wymianę tych figur. Tutaj pewnie należałoby zagrać skoczek e4. Ja nie wiem, czy taki ruch bym znalazł, powiem szczerze, ale to się dobrze tutaj póki co broni. Pozycja jest, powiedzmy, taka normalna. Byłaby. Jednak Szparu nie widział, no ale to wiadomo, niepoprawna gra na 3 minuty niekoniecznie musi być niepoprawna, mówiąc w cudzysłowie. Wieża z B na D1. Tutaj goniec D7, postanowiłem wszystkie figury wyprowadzać. Zobaczcie, mam czystego pionka więcej, jest dobrze. Wieża D2, no tam Miłosz się tak jakoś właśnie zaczyna przestawiać. Wieża A2, mówię, wiążemy, gramy sobie aktywnie i odważnie. Zobaczcie, mam przewagę czasową, jest dobrze, pół minuty to dużo. Hetman A8, wieża na D1 się zdwoiła. No i co, trzeba było coś tutaj oczywiście kombinować. Może warto byłoby po prostu wybić tego skoczka, spróbować jakoś te figury ładnie przestawić. No ciężko, ciężko bardzo stwierdzić. Postanowiłem zagrać wieżą na A5. To też jest nie najgorszy ruch na pionka. H4, no to H5, tak tradycyjnie te pionki się tutaj wystawiły. Goniec na C3, wieża A4, skoczek na F4.
I w tej sytuacji zagrałem skoczek bije na d4. No, postanowiłem w końcu wymienić. Goniec wybił, goniec f5 z atakiem na hetmana, hetman b2. No i widzimy, tutaj białe naciskają teraz na tą wymianę. No więc musiałem z tego skorzystać, pionek wybił. Otworzyła mi się linia. I się okazuje, że jest bardzo fajnie. Skoczek e4, najlepszy ruch w pozycji, został zagrany. Wieża c2, no właśnie, jest atak tutaj na pionka. No i teraz zaczęły się dziać dziwne rzeczy z mojej strony. Nie potrafię za bardzo ich wyjaśnić. Zobaczcie, na zegarze Miłosz ma minutę 0,8, ja 1,34. Gra coraz bardziej przyspiesza. Tutaj zagrałem skoczkiem na f6. Niestety ten ruch najlepszy no nie był. Przede wszystkim tutaj można było zagrać na przykład hetmanem na a5. Ruch tak naprawdę nie trudny do wykonania, tylko co dalej, bo obawiałem się, że skoczek tutaj będzie wchodził na pole f6, stąd też moja decyzja zagranie skoczkiem na f6. Więc po takim na przykład ruchu jak hetman a5, przykładowo skoczek d5, ruch c6 byłby bardzo ciekawym posunięciem, ale to jest taki ruch jak dla mnie i konsekwencja tego ruchu trochę trudna, dlatego że no, już pokazuje, jaki wariant mógłby pójść. No bo teraz tak, skoczek gdziekolwiek odejdzie, no to tutaj już jest w porządku, można sobie spokojnie grać hetman, bije b5 i tak dalej. Ale po wybiciu na e4, czyli wtrąceniu, nie mogę odbić gońcem, bo skoczek wchodzi na f6. Więc tutaj musiałbym odbić skoczka, goniec tutaj, no i teraz fajne ruchy następują. Mogłoby pójść w ten sposób i wieża a1 z groźbą mata. Więc król na przykład na f3 i gf. No taki wariant znaleźć czarnymi to bardzo ciężko, uważam. No i też niełatwe. No pionki są strasznie prostrzelane, król ma problem. Tutaj hetman też zaraz wchodzi z szachem, przejdzie tędy. Mogą być problemy po stronie białych. No niestety nie doliczyłem, no co to ja mogę powiedzieć. Nawet tego nie liczyłem, bo to tak dosyć ciężko na takim czasie. Skoczek f6, no trudno, więc w tej sytuacji Miłosz zbił mi pionka, czyli odzyskał. Wieża a2, no niestety wieża a2 to już był błąd, tutaj hetman b3. Okazuje się, że to białe szybko zaczynają mnie atakować i robi się problem. No cóż, kręciłem tutaj głową mocno, niestety. Wieża f8, przyznać się do błędu trzeba i pasywnie bronić. Goniec zbił pionka, hetman a5 jeszcze z atakiem, na szczęście, b6 i goniec g4. Tutaj już powoli czas nas gonił. Wieża f1, to się trochę zdziwiłem, że wieża ruszyła na f1, Miłosz pewnie się obawiał też jakiś kontr z mojej strony w postaci na przykład hetman d2 i tutaj, więc pewnie dlatego wieża f1. Wieża a3, hetman b2, tutaj wieża b8, no i ruch d5, bardzo fajne posunięcie. Skoczek to też wrócił, wieża e7, goniec f5. Chodzi o to, żeby tutaj nie pozwolić zbić na g6. Taki ruch groził, bić nie można, bo wcześniej maty wchodziły, ale teraz oczywiście skoczek broni, ale na ten ruch trzeba było bardzo uważać. Goniec f5, wieża zagrała na e1 i pozycja tu się już moja niestety sypie. Skoczek g7, hetman wjechał bezlitośnie, chociaż w tej sytuacji tutaj białe mogły zagrać taki ruch jak goniec c6. Chodzi o to, żeby trzymać raz, że tu, a to tak przy okazji, ale pionek zaawansowany robi swoje i partia się powinna bez problemu skończyć, ale zobaczcie, że czas nas goni. Miłosz, hetman f6, wieża f8. Hetman zbił na d6, no i tutaj postanowiłem wymienić tę wieżę. Hetman zagrał na e5, co jest dla mnie dobrą wiadomością. Przede wszystkim tutaj Miłosz powinien wybić, ja bym wybił, hetman by odszedł i pionki wolne robią robotę. Jednak zagrał jak zagrał. No zobaczcie, po 16 sekund mamy. Ja w ogóle nie zwróciłem jeszcze uwagi w tamtym momencie, jak grałem, że jest tak mało czasu na zegarze. Wybiłem na e1 i na b6. No to trochę mnie to uratowało, ale już tutaj się zaczęła czasówka i po prostu graliśmy dosyć szybko. Miłosz już cofał figury. Ja zagrałem skoczek na f5. Figury trochę się rozegrały na szczęście. Bierze a1 i dostrzegłem takie bicie jak skoczek na g3. No bo trzeba było zbić, tutaj nie ma co liczyć. Zobaczcie, 11,5 sekundy u Miłosza, 9, prawie 10 sekund u mnie. Hetman e3, no to szybka wymiana, oczywiście powrót skoczka, wieża b3, wieża d8, czyli tu już po prostu grałem na pionka. Mogłem oczywiście zbić tutaj, ale to już odruch f3. No i teraz zauważyłem, że szybkie
wymiany i z biłem na f3 muszą nastąpić. Tutaj wymiana nastąpiła w ten sposób. No i ta pozycja teoretycznie można próbować wygrywać czarnymi ze względu na dużą ilość pionków, ale nie jak ma się 5 sekund. Ja zagrałem g5, no już Miłosz tutaj też grał jak wariat, to zrozumiała sprawa, czyli szybko, szybko. Król e4, no zbiłem skoczka, on zbił, ja mam 3, niecałe 4 sekundy. I moi drodzy, oczywiście w tym momencie wiedziałem, że ani ja, ani on nie jest w stanie wygrać. Znaczy, wygrywa tylko ten, któremu czas nie spadnie, więc postanowiłem po prostu wybić szybko pionka na d5 z opcją remisową. Wybił, no i tutaj oczywiście te ruchy sobie nastąpiły jeszcze w ten sposób i finalnie po 66 posunięciach nastąpił remis, gdzie Miłoszowi została sekunda i 9, a u mnie sekunda i 3. Piękna walka, podobało mi się, dużo emocji, także dzięki Miłosz za tę partię. Ta Arena Kings jest ciekawym turniejem, mówię, ze względu na to, że można się spotkać z fajnymi ludźmi, ale to nie koniec niespodzianek, moi drodzy, z tego turnieju. Jeszcze będzie materiał dosyć ciekawy, a przy okazji też wrzucę cały materiał z tego turnieju, żeby zobaczyć na żywo, jak to się wszystko działo. Tymczasem dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!